Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Poke Wars. Chciałem powiedzieć Mine przez chwilę, ale mi. No nieważne, no, ale się powstrzymałem. Wow, kolejny odcinek, fajnie. I nie przedłużając, bo nie mam zamiaru teraz tutaj dzisiaj dużo gadać. Może pierwszą rzecz, którą chcę pokazać, to jest próba. Próba 50 minerałów mocy na 50. Zostało mi ile? Tak 80, 73, 83. Wróć, 73. Nie, co? 77, sorry. Nieważne, nie myślę już. Pokemonów i zrobiłem to zadanie. Bo oddali dwa Pokemony Shiny prosto. Kamień twardy mam. Jeden TM pewnie znajdzie się jakiś najtańszy. I no nauczyć Pokemonów ataków to też nie jest problem, ponieważ mam zostawione sobie, jak widać, troszkę tych Pokemonów. O, nowe Shiny przy okazji dzisiaj złapałem. Dzisiaj tylko jednego. Lecz zobaczcie. Zobaczcie, co znalazłem. W tym momencie wrzucę wam z telefonu screeny z tej Rayquazy, ponieważ jest to coś, czego się kompletnie nie spodziewałem na tym evencie. Oczywiście jest pod ochroną, więc nie można, ale naprawdę, gdyby można byłoby. To jest moja pierwsza legenda. Pierwsza legenda. I moja ulubiona legenda mi się trafiła jako pierwsza. Tu macie teraz przebitkę. Jak widzieliście, naprawdę jestem mega, tak się po prostu cieszyłem. Jak debil po prostu, jak moje dziecko, które nie wygrało. Szkoda, że nie złapałem, ale nie można mieć wszystkiego. Dobra, bo w sumie odbiegłem kompletnie od tematu. Tak naprawdę, specjalny odcinek, zostawiłem sobie. Zobaczcie, tego jest naprawdę już dosłownie chwila, moment, więc w tym momencie to jest. Teraz no, jeden ołk, jeszcze jednego ołka wezmę i zrobiony jest praktycznie cały event. Zostanie mi tylko ewolucja Gravelera i tyle. I pokonanie czempiona, więc myślę, że pójdzie szybko, ale jak będzie faktycznie, to nie wiem. Ale jak mówię jeszcze raz, po prostu wow, shiny legenda, znaczy shiny legenda. Shiny, ale to tam nieważne shiny, bo to tam shiny Swablu to nie jest nic ciekawego. Ale Rayquaza po prostu mua, tak. A poza tym, znaczy generalnie odnośnie na przykład zadań jeszcze. Chwila, tylko sobie tak dobiję do 99. Bo chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Dobra, w tym momencie dzieli mnie tylko jeden punkt. Ale zanim jeszcze. Zadanie ołka polega na tym, że muszę Pokemony te oddać do ołka po prostu i dostanę Dratini. Tylko ja nie przeczytałem jednej rzeczy. Że potrzebny jest 50 poziom lub wyższy. 50 poziom lub wyższy. I ja to tak zepsułem. Bo zobaczcie. Mam tylko jednego Starmie, którego zrobiłem wcześniej. A tak to mam wszystkie Pokemony, które są nie do tego. Już tutaj mi ta jedna osoba pomaga w levelowaniu. Ale to i tak dalej jeszcze. No to jest sporo, bo jakby nie patrzeć, to jest 15 Pokemonów, nie? Dobrze to liczę? Tak, 15 Pokemonów. No to odjąć jednego, to macie 14. W tym momencie robię Arcanine'a, który miał chyba 16 poziom. Więc ja dzisiaj wbiję mu 10 poziomów, więc to i tak jest mało. Więc jakby ktoś chciał pomóc w levelowaniu, ja nawet zapłacę. Zapłacę, bo to naprawdę dla mnie to nie jest żaden problem, bo pieniądze to nie jest żaden problem, bo w dwa dni. Dzisiaj miałem 70 milionów już, ale kupiłem, skończyły mi się bole, więc musiałem go kupić. Już mam 67, więc to nie ukrywam, zepsułem w końcu. No, po prostu nie przedłużając, w końcu to zrobiłem.
Więc naprawdę jestem mega zadowolony. W ogóle mam więcej punktów z chorągiewki niż punktów eventowych. Dobra. Pokonaj trenera champion. Dobra. Nie ma co. Nie ma bata, też nastał tego grata. Zewoluję sobie to wszystko, żeby... Bo nie mam zamiaru do Pokeboxa tego chować, bo potem nie chcę się tego szukać. Rezerwa, rezerwa. I teraz tak. Oczywiście Charizard. Do tego weźmę sobie Wailorda, Taurosa i Rhyperiora. Spróbuję to zrobić w ten sposób. Nie, co? Coś... A, jeszcze jeden Pokémon. Nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że mam 6. Nieważne, no to wezmę sobie... Shining Gengara. Dobra. Normalny... Walcz. Zapdos. No, statystyki są niemałe. Aha, super efektywne. No nie gadaj. Słabość. Dobra. Jest to Zapdos. Okej. Nie pokonam go. O, ale... Aha. Bo on jest... Okej, bo on jest kamienny. Dzięki temu on... Zapdos mu nic nie robi. Tylko zastanawiam się, czy tylko raz można... Okej. Ponieważ jest darmowe leczenie, więc luz. Ale zrobię to jeszcze inaczej. Zrobię to inaczej. Charizarda dam jako ostateczność. W ten sposób zrobię tak. Wailorda wywalę, bo to nie ma sensu, ponieważ no jakby nie patrzeć, jest to elektryczny kontra, znaczy wodny kontra elektryczny, więc wiadomo, kto wygra. Ale wezmę sobie na przykład pracowitego, bo tak. On ma Chondrilla, a one ma takie, mają takie ataki, że jak zginą, to też powinien przeciwnik zginąć. I teraz, jeszcze zanim ten... Okej. Dobra. Zmieniamy na overhead, żeby był pierwszy. I spróbujmy. Takim układem. Dobra, wykonane, zaliczone. Tylko teraz pytanie, kto tu ugrał? Tu sobie przewiniemy. Okej, okay, czyli jakby nie patrzeć... nie, ale dzięki temu, że... uderzę w przeciwnika zadając 15 tysięcy. Spoko. Jakby ktoś nie wiedział, o co mi chodziło, to patrzcie, na początku ten Zapdos miał 2500, 2500, 1000, 1000 i 6000. Na sam koniec miał... no tylko tyle, więc tak naprawdę statystyki... specjalnie mu poobniżałem statystyki, więc... jakby można powiedzieć, że co? Skończyłem event. Ale ponieważ ja czuję niedosyt i apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc to sobie schowajmy wszystko do Pokeboxu. No, Charizard jednak robi robotę, bo robiąc dzisiaj zadania do stowarzyszenia, proszę bardzo. Co się dzieje, jak ma się chociażby trochę już zrobionego Pokemona? No, 10 przegrałem walk tylko, więc to jest naprawdę, jak dla mnie, to jest naprawdę dużo, bo przeważnie przegrywam wszystkie, no bo nie mam jakiegoś dobrego teamu. Dobra. Skończony jest event tak naprawdę. Bo tak, to jest wszystkie zadania zrobione. Poboczne, 2 razy zrobione, 5 razy zrobione. Pewnie jeszcze trochę porobię tego. Zagadki, zaraz sobie zrobię jeszcze jedną ukrytą. A zobaczmy na ranking. Nie wiem, jak ta osoba zrobiła to. Ja chętnie się dowiem, ale nie chcę pisać i być upierdliwy, więc nie napiszę do niego.
Ale naprawdę, szacun. Co mieć 27 tysięcy? Znaczy, legenda też nie, znaczy to jest ultra bestia, sorry. Ale strasznie lubię ultra bestii, więc jakoś nie mam bólu części tylniej. Dobra, ponieważ no jakby nie patrzeć, okej. Okay. Złapie się? Złapało się. I mega. I to mi starczy. Poka tutaj. Do Aloli. Podróżowanie. Alola. Okej. Okay. I mega. I teraz co chcę zrobić? Zewoluję sobie, znaczy no, nie warsztat, tylko wymiana. Nie, co? Ewolucja powyżej jest wymiana. Wieście. Okej. Co tu się od Janie Pawliło? Czy to przypadkiem musi być shiny? Geo. Aha, to fajnie. Czyli co, to musi być shiny? Dobra. Tak jakby. Dobra, bo 25 poziom potrzebuje co najmniej. Za 3 miliony, więc w sumie nie jest tak jakoś drogo, a wbicie tego to też nie zajmie mi jakoś mega dużo. No i co? Ale w ogóle widziałem, że tam chyba na tej profesjonalnej całej potrzebne jest 15 tysięcy w jakiejś tam lokalizacji, więc to jest mega dużo. Dobra, tak jakby trochę się przejechałem na tym. Ale mam shiny, znaczy tfu, mam golema alańskiego, więc w sumie spoko, bo, znaczy w sumie nie spoko. Dobra, jedną rzecz chcę sprawdzić. Czy mój, okej, okay, tu jest jakiś rock slide, to jest 48, ewentualnie 78, albo 101. Dobra, to chwila. Sprawdźmy to. Tu tak, 48 Rock Slide. Okej, okay, nie podoba mi się to. A to przed jeszcze nie było. Nie. 48? Nie, to jest teraz cena, w którym jestem. Okej, okay. Nie pamiętam w sumie ataku, więc nieważne. Chwila, to jest. Chwila będzie. 48. Ewentualnie. 78, dobra. Okej. Okay. Trochę teraz smutłem, bo jednak. Okej, okay, to jest tanie, więc tanie jak barsz, więc dla mnie to nie jest żaden problem. Ja sobie zadam w obserwowanych. Zapytam się w sumie kogoś, czy musi być to shiny, więc to zrobię sobie już tam poza odcinkiem, bo to nie jest już nic ciekawego. Ale mam to. Ukończyłem event, tak naprawdę. No zaraz skończę tą zagadkę ukrytą, więc spoko. Ale jestem z siebie dumny, bo w końcu w sumie nigdy nie skończyłem, nie udało mi się skończyć eventu. A teraz przynajmniej mi się udało, więc jestem mega zadowolony. 600 punktów mam teraz ponad, a pewnie jeszcze trochę zrobię. Plus jeszcze skończę za chwilę próbę i zacznę następną, więc to jest dla mnie jeszcze bardziej zadowalające, więc mega. Wyklikam sobie do końca w sumie tego ołka. Bo nie może się nic marnować, a może jakiś shiny się trafi. W ogóle tu mi jednego brakuje poksa i jestem ciekawy w sumie co to może być. Może też jakaś legenda, albo jakaś pseudo-legenda. Nie wiem. Ale jestem zadowolony, więc jest fajnie, fajnie. Dobra. Możliwe, że w piątek, chociaż nie obiecuję, zrobię live, więc
Mam nadzieję, że będziecie. Zobacz. Chyba muszę dać teraz te najniższe poziomy, żeby móc łapać jak najszybciej te boksy, żebym sobie to zrobić, bo nie chcę mi się jakoś. Wolę już zrobić mniej, jeżeli zrobić więcej. No Jezus, przepraszam. No. Więc ja uważam, że event nawet spoko. Nie mogę narzekać. Jest dzisiaj wtorek, więc w 4 dni zrobiłem event. Więc myślę, że jest naprawdę nieźle. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Siema! Jeszcze tak na koniec szybko. Szukałem teraz odpowiedzi. I ktoś mi napisał, żeby zrobić najpierw Geoduda na Gravelera, a później dopiero zrobić na Ewolucję, więc tak też zrobiłem. I pokazało mi się, że niby się nie zaliczyło, ale zaliczyło mi się, bo mam również wszystkie zagadki, więc żebyście się upewnili, żeby was nie wprowadził w błąd, zróbcie najpierw z Geodu na Gravelera, a później na Golema. Będzie najprościej, bo tak mi zaliczyło. Nie wiem, nie wnikam. Upośledzony to jest. Także tylko tyle z mojej strony. Dzięki.